problemy techniczne to nasza domena chyba, ale mam nadzieję, że teraz jest okej. Michał, czy mnie widzisz i czy mnie słyszysz? I ciebie widzę, i ciebie słyszę, więc mam Dobrze. nadzieję, że już teraz bez problemu dopłyniemy do brzegu. Okej, mam nadzieję, że to była tylko taka rozgrzewka. To w końcu rozpocznijmy tym pytaniem, co już 3 razy go zadawałem. Znasz treść, czyli czy ty w ogóle miałeś czas na to, żeby zastanawiać się, jak to można sobie ułożyć życie po karierze piłkarskiej, bo ty od razu zdjąłeś korki i założyłeś dyrektorski garnitur. W moim przypadku akurat tego czasu nie miałem i z jednej strony może i dobrze, bo czasami człowiek, kiedy gdzieś za długo się zastanawia i próbuje sobie coś wyobrazić, to często łapie odrobinę jakieś obawy i jeśli chodzi o finalną decyzję, to no nie jest taki odważny. Ja w zasadzie na pół sezonu, na pół roku przed zakończeniem kariery miałem już propozycję ze strony Bogusława Leśnodorskiego, by po sezonie zająć się właśnie działem scoutingu i transferami w Legii. To była taka sprawa, która wtedy też decyzja podjęta, nie mogę powiedzieć, że w pełni świadomie, bo tak naprawdę ja nie byłem świadomy, jak to trzeba robić, ile ewentualnie biorę na siebie odpowiedzialności. Mam wrażenie, że jeszcze jako piłkarz miałem w sobie tyle energii, że to było dla mnie jakieś takie przedłużenie tej kariery piłkarskiej, by samemu sobie by samego siebie nie dopuścić do momentu, że nagle mówisz, piłka się skończyła i co teraz? U mnie było to takie przejście bardzo naturalne. Oprócz tego, no jeszcze te kontakty, które miałem, będąc piłkarzem z boiska, czy z menadżerami, czy z ludźmi, czy z trenerami, w tych krajach, w których grałem, to też była sprawa świeża, więc to na pewno pomagało, więc ja cieszę się, że podjąłem taką decyzję, że dostałem taką ofertę, taką możliwość, bo jak patrzę tak z perspektywy czasu i patrzę na to, co się teraz dzieje, to wydaje mi się, że mi tak wyszło nie najgorzej. No właśnie, ale miałeś coś takiego, co cię zaskoczyło w tym życiu? No bo wiesz, okej, trenowałeś wcześniej, powiedzmy raz dziennie czy 2 razy dziennie, ale potem tego czasu było wolnego całe mnóstwo, znaczy całe mnóstwo, no pewnie sporo, a tu nagle pewnie jakaś praca, nie wiem, od 8 do 16, czasem o wiele dłużej, jak musisz się dopinać jakieś transfery czy kogoś tam obserwować. I czy miałeś jakieś takie różnice, że myślałem sobie, kurczę, takie życie po życiu wcale nie jest takie proste, takie łatwe. Nie, bo ja to od razu polubiłem. I tak naprawdę to mój dzień taki roboczy w tygodniu to wyglądał pobudka 6:30, a akurat w okolicach stadionu Legii szkołę miały moje dzieci, więc odwoziłem dzieci do szkoły, potem do klubu. A z tego względu, że mój syn jeszcze w Legii trenował, no to musiałem po pracy na niego czekać, więc ja tak naprawdę to w pracy byłem od 8 rano do 20. Ja chyba byłem w tych okresie 4 lat pracownikiem, który najwięcej czasu spędza w klubie. Wzorowy dyrektor. A żeby być dobrym dyrektorem sportowym, ty musiałeś się czego nauczyć? Bo nie brakowało ci wiedzy stricte piłkarskiej, znajomości z boiska, ale no to nie jest tylko zadanie dyrektora, to nie są tylko telefony, dzwonienie, tylko pewnie jakieś inne rzeczy. I nad czym musiałeś się skupić, żeby podnosić swój warsztat? No ja myślę, że akurat w Polsce to chyba nigdy nikt nie zdefiniował, jakie są obowiązki dyrektora sportowego, bo to każdy klub, czy każda rzeczywistość klubowa troszkę pisze inne obowiązki. Ja na przykład, kiedy pracowałem w Legii Warszawa, byłem odpowiedzialny stricte za sprawy, nie wiem, transferowe, personalne. Jeśli chodzi na przykład o Zagłębie Lubin, no tam musiałem też nauczyć się tych wszystkich spraw arkuszów kalkulacyjnych, obliczania premii, pensji, co tak naprawdę w Legii robił zupełnie inny dział. Więc ja bym powiedział jedną rzecz z perspektywy swojego doświadczenia i tego, co ja zrobiłem, to dobry dyrektor sportowy musi mieć w sobie odwagę, bo niektóre decyzje podejmujesz jednoosobowo, a niektóre podejmujesz po rozmowie, nie wiem, ze swoimi ludźmi. Ja akurat w swoim przypadku, kiedy pracowałem w Legii Warszawa, tych osób było 5-6. Oczywiście to musisz później tak samo skonsultować i z trenerem, i z prezesem, dopasować to wszystko do twoich możliwości finansowych. Natomiast Legia to był okres, gdzie ja chyba trafiłem na najlepszy
klub na najlepszych ludzi i na najlepszy czas. Więc dla mnie to była, moja żona nazywała, że to jest praca alibi. Mówi, bo ty ciągle jesteś z kumplami i ciągle rozmawiacie o piłce. Ja mówię, kochanie, masz rację, ale wydaje mi się, że to też jest sztuka, żeby z pewnego rodzaju fajnego zajęcia, z czegoś, czego uczyłem się przez X lat jako piłkarz, zrobić sobie fajną pracę i jeszcze dającą, nie wiem, powody do zadowolenia nie tylko dla mnie, dla piłkarza, ale i dla kibiców. A Michał, a ty miałeś tak, że jako piłkarz obserwowałeś właśnie pracę innych pracowników klubu, czy to trenera, podchodziłeś, zadawałeś pytania, czy właśnie dyrektora sportowego, że ciebie to interesowało, ta otoczka cała wokół drużyny? Nie, ale grając w tych klubach, w których byłem, to czasami się dziwiłem, bo patrząc na piłkarzy, którzy przychodzili do drużyn, w których ja grałem, no czasami było takie wielkie wow, a czasami było zupełne niezrozumienie. I te rozmowy z piłkarzami w szatni, skąd oni jego wzięli i dlaczego akurat jego, to były takie znaki zapytania, które sobie stawiałem. Natomiast jeśli chodzi o pracę dyrektora sportowego, ja podczas kariery do momentu pierwszej rozmowy z Bogusławem Leśnodorskim, ja w ogóle nie przypuszczałem, że ja mogę być osobą, która coś takiego po karierze będzie robić. Czyli to Bogusław Leśnodorski wymyślił ciebie jako dyrektora sportowego, a ty po jakim czasie poczułeś się rzeczywiście, że jesteś odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu i czy ktoś cię w ogóle wprowadzał do pracy w Legii? Pamiętasz taki swój pierwszy dzień, kto, nie wiem, ktoś cię gdzieś oprowadzał, mówił ci, co masz robić, no bo jako dyrektor to tych twoich obowiązków było całe mnóstwo. Ja pamiętam pierwsze okno transferowe zaraz po zakończeniu sezonu. Akurat ten okres letni jest na tyle krótki, że tam trzeba dość sprawnie działać. I ja wcześniej powiedziałem, że ja te pierwsze okno transferowe letnie, to był 2013 rok, chciałbym być bardziej takim obserwatorem, żeby zobaczyć. No nie chciałem od razu wchodzić i podejmować decyzji, bo raz, że byłoby to troszkę nie w porządku w stosunku do tych ludzi, którzy do tej pory tym się zajmowali. A z drugiej strony też zdawałem sobie sprawę, że ja jestem taki troszkę szaraczek albo żółtodziób. No i dobrze by było przez 3-4 miesiące się poprzyglądać. Więc moim pierwszym oknem transferowym to był okres 2013, okno zimowe, czyli transfery Guillerme, Orlando Sa i Andreja Dudy. No, czyli od razu zacząłeś z wysokiego C, bo te transfery w Legii na pewno są zapisane złotymi głoskami. Jako teraz jesteś ekspertem telewizyjnym, jesteś komentatorem, ale ty sobie wyobrażasz siebie jako dyrektora sportowego nadal? Ten zawód cię kręci, on ci się cały czas podoba, no bo spędziłeś 4 lata w Legii. Potem Zagłębie Lubin, potem Motor Lublin, to taka trochę jednak ta pochylnia w dół, no nie? Że schodziłeś troszkę można powiedzieć, z takiego polskiego Mount Everestu, jakim jest Legia Warszawa i Liga Mistrzów i świetne mecze w europejskich pucharach, natomiast już później było troszkę gorzej, jeżeli chodzi o ten poziom sportowy. I pytanie, czy ty jest na razie odpoczywasz, ale czekasz na propozycję, czy już jakby ten zawód cię zmęczył? Nie, ten zawód mnie nie zmęczył. Natomiast ja na pewno teraz, jakbym miał propozycję, to ją dokładnie przemyślę i sprawdzę ewentualnie, z kim tam można pracować i jakie masz możliwości. Bo patrząc obecnie na kondycję naszych klubów, to mam wrażenie, że oprócz dwóch, trzech ekstraklasowych klubów, które są w miarę stabilne, jeśli chodzi o aspekty sportowe, finansowe, strukturalne w klubie, to praca w pozostałych klubach to jest taka trochę prośba o problemy. Tam na najwyższym poziomie są oczekiwania, a jeśli chodzi o możliwości, no to trzeba pewnie się zagłębić i poświęcić trochę czasu, żeby sobie je stworzyć. Ale to patrząc dzisiaj, którejś propozycji bycia dyrektorem sportowego byś teraz nie przyjął, jakbyś miał popatrzeć wstecz? Marcin, kiedy zaczynasz pewien nowy rozdział, nie jesteś osobą wybredną. Raczej ja byłem osobą, która chciała, bez względu na to, jakie masz możliwości, ja i tak coś udowodnię. Natomiast w pewnym momencie
okres udowadniania mija i chciałbyś zmierzyć się z czymś, by ludzie ocenili, że ty naprawdę, mając pewne instrumenty, zrobiłeś coś dobrze, a nie źle. Ja dzisiaj, gdybym wybierał propozycję, nie używajmy klubów, ale klubu X, gdzie tak naprawdę to kibice, prezes i trener chcieli, żeby było lepiej, a nie ma tam podstaw finansowych czy możliwości na jakiś taki szybki, na szybkie podniesienie poziomu, no to ja bym się na coś takiego nie pisał. Dyrektor sportowy dzisiaj w naszych realiach to jest zderzak na niepowodzenia. Bez względu na to, co zrobi dyrektor sportowy dobrego, jeśli jest sukces na koniec sezonu, to po ordery idzie prezes, trener i piłkarze. Dyrektor sportowy idzie tylko wtedy, kiedy trzeba się tłumaczyć, no bo znowu nie wyszło, bo jest gorzej niż było. Wtedy uaktywniony jest dyrektor sportowy. Ja troszkę się nauczyłem życia, też mam już takie lata, że ja myślę, że ja nie lubię, jak moje życie jest przepełnione stresem i rzeczami nie do załatwienia. Ja bym chciał teraz też i normalnie pożyć, i normalnie funkcjonować, bo nawet wracając do okresu Legii Warszawa, to początki tam też nie były wcale kolorowe. I wydaje mi się, że to nie jest tak, że ten klub był idealnie poukładany od początku, bo to był pewien proces i nie wiem, w drugim, trzecim roku, no tam już były wyraźne i rzeczy związane ze strukturą i finansowo można było się czymś pochwalić. Natomiast te pierwsze 2-3 lata to było głównie kiedy wejść w ryzyko i kiedy z niego wyjść. I mam wrażenie, że tutaj akurat osoba prezesa Leśnodorskiego pozwoliła, żebym ja też mógł ewentualnie w tym funkcjonować. A ty jako dyrektor byłeś z piłkarzami bardziej jako kumpel, czy pilnowałeś takiego dystansu, że dyrektor pracownik klubu? Szczerze, dzisiaj byłem bardziej chyba jako kumpel. Mhm. Oczywiście miałem to szczęście, że nikt tego nie wykorzystywał. Natomiast ja byłem, to chyba taka trochę naturalna sprawa, gdzie kończysz grać w piłkę i na przykład tak jak Mirosław Radowicz. No, ciężko za miesiąc pójść do niego i postawić, nie wiem, taką barierę, taki dystans, że ten kontakt byłby zupełnie, zupełnie inny. Natomiast z tymi piłkarzami, z którymi znałem się, czy z szatni, czy z boiska, ja nigdy nie poczułem od nich, że oni są w jakikolwiek sposób uprawnieni do tego, by zachowywać się nie tak, jak w relacji zawodnik-dyrektor sportowy. Ja wiem, że tutaj mieliśmy problemy techniczne i pewnie troszkę osób nam niestety uciekło, za co bardzo przepraszamy, to nie była do końca nasza wina, ale zachęcam Was do zostawienia łapek w górę, żebyśmy się przez ten algorytm YouTube'a przebijali razem z Michałem Żewłakowem. Michał, a po motorze były jakieś propozycje, jeżeli chodzi o ten stołek dyrektorski z jakichś klubów, czy to z Ekstraklasy, a może nie tylko, bo tych znajomości masz przecież na całym świecie sporo. Nie, ja nie miałem nic takiego konkretnego, gdzie musiałbym się zastanawiać, czy to biorę, czy nie. Z drugiej strony to był taki okres, że ja już chciałbym naprawdę odpocząć od pewnych rzeczy, bo akurat okres pracy w Motorze Lublin nie był to najłatwiejszy i najbardziej szczęśliwy okres. Sama forma tego, jak wyglądała moja praca, ona też chyba nie do końca była dobrze zorganizowana między mną a klubem, więc no ja tam się rozstałem w zasadzie w połowie sezonu, bo doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu. Ale zabijała odległość, czy ciężko było ci po prostu żyć na dwa miasta, łączyć Warszawę z Lublinem, czy ty tam mieszkałeś w ogóle na co dzień, tak w tygodniu? Nie mieszkałem tam na co dzień, ja tam raczej jeździłem, by omówić sobie wszystkie bieżące sprawy, czy z trenerem, czy z panią prezes. Natomiast sama forma, którą żeśmy przyjęli od początku, że ja tam właśnie będę przyjeżdżał, będziemy omawiać, a tak naprawdę będę mieszkał w Warszawie, oprócz tego będę łączył jeszcze drugą pracę eksperta w Canal+. Ja myślę, że to od początku było złe.
I później to rodziło troszkę i nerwy w momentach, kiedy drużyna nie grała tak, jak powinna. Była też pretekstem do tego, by, nie wiem, się na siebie denerwować, gniewać, albo używać to jako argument, że mi nie zależy. Mi zawsze zależy, ale no wyszło jak wyszło. Wyszło jak wyszło. Ten zaciąg z Legii do tego Motoru był spory, bo tam choćby trenerem też był przecież Marek Saganowski. Ty przed tym projektem Motor Lublin widzisz to, że rzeczywiście to może być klub, który gdzieś w niedalekiej przyszłości może zapisać się mocniej na tej piłkarskiej mapie? Czy myślisz, że tam powinno być jednak troszkę zmian, żeby to wszystko nabrało bardziej takiego kolorytu, takiego profesjonalizmu i trzeba byłoby tam wszystko jakoś trochę inaczej poukładać? Ja kiedy poznałem ten klub, a w zasadzie no, okres roku czasu to jest wystarczający okres, żeby pewne rzeczy zrozumieć, pewne rzeczy poznać, pewne rzeczy porównać. Dla mnie tam jest wszystko, żeby była ekstraklasa. Tylko tak naprawdę tam dyrektor sportowy moim zdaniem albo w moim okresie nie dostaje takich możliwości albo nie dostaje takiego zaufania, jak dostałem na przykład w Legii Warszawa. I mi ciężko było z tym, że wszystko to, co ewentualnie przedstawiam ja, o czym ja mówię, to jest dalej weryfikowane z osobami, którzy nigdy nie doszli do tego poziomu, do którego doszedłem ja. Więc ten moment, kiedy ja sobie to wszystko trawiłem w głowie, doszedłem do wniosku, mówię, wiecie co? Przecież to naprawdę nie ma sensu, żebyście wy wydawali pieniądze, chociaż ja tam nie poszedłem dla pieniędzy, bo no bo to nie był klub, który gwarantował jakąś taką pensję, by zamknąć się w sobie i robić to tylko dla pieniędzy. Ja raczej ubolewałem z tego względu, że te moje pomysły albo, nie wiem, moje projekty na kolejne okna transferowe, no one były w zasadzie torpedowane. Ten, który żeśmy zrobili w oknie letnim, też był taki troszkę dziwny, no bo jeżeli mamy budować drużynę, która ma awansować i to też ma być drużyna, która zachowa pewne fundamenty w przypadku awansu, no nie możesz dostać przymusu podpisywania piłkarzy na rok. Bo nawet jak awansujesz, to po roku albo będzie ten rok promocją dla tych piłkarzy i oni odejdą do lig wyższych, albo przy następnym sezonie negocjacje z nimi no, będą zdecydowanie droższe. I tłumaczenie pewnych, nie wiem, mechanizmów, szczerze, ja już nie mam na to czasu. No, albo ktoś mi wierzy, albo nie wierzy. Jeżeli nie wierzy, to się rozstajemy. Są też pytania do ciebie z czatu. Powiedz mi, czy ty byłeś zaskoczony, że Michał Karbownik nie przebił się w Olympiakosie? Byłem, bo wydaje mi się, że Liga Grecka to nie jest jakaś magiczna liga, to nie jest liga, w której człowiek sobie nie może dać radę. Oczywiście Olympiakos jest taką drużyną, że to jest średnia liga, ale on zawsze gra w tych fajnych rozgrywkach, czy to Liga Mistrzów, czy Liga Europejska. I dla mnie to akurat Michał Karbownik, po tym jak patrzyłem na niego, jak on funkcjonował sobie w Legii Warszawa, myślałem, no niech tylko złapie pierwsze 3-4 mecze. A później to i kibice, i cała, nie wiem, otoczka klubu, miasta, życia spowoduje to, że on nie pozwoli zejść na niższy poziom. Tam chyba też były problemy, jeśli chodzi o kontuzję. No szczerze, ja w niego wierzyłem. A dla ciebie wciągnąć temat Karbownika to, prawa, to bok obrony czy środek pola, tak jak on sam o sobie twierdzi i tam najbardziej chciałby grać? Ja też chyba wolałbym go w środku pola. Tam jednego go bardziej widzisz, tak? Okay, ja uważam, że piłkarz na boisku grając też musi być szczęśliwy. To jest piłkarz, który może zagrać incydentalnie jako, nie wiem, wahadłowy, jako lewy obrońca, czy nawet jako prawy obrońca. Natomiast kiedy ciągle zmuszają cię do gry nie takiej, do której ty jesteś przyzwyczajony, albo nie do takiej, która sprawia ci radość, to w pewnym momencie, no niestety, ale zaliczysz albo zjazd, albo słaby mecz.
Pytanie kolejne z czatu, czy według ciebie Legia będzie miała jeszcze osobowości w drużynie? Bo tutaj nasz widz twierdzi, że jedyną taką jakoś wyrazistą postacią jest Arek Malarz na ławce, no ale to ławka trenerska. No, oglądasz tą Legię na co dzień. W sumie mi się wydaje, że teraz takich tych wyrazistych postaci w Legii nie brakuje, bo jest, wie, Paweł Wszołek, jest Bartek Kapustka, jest przecież Artur Jędrzejczyk. Jakie ty masz zdanie na ten temat? No, jeśli chodzi o Artura Jędrzejczyka, to uważam, że jest to chłopak, który ma osobowość i który ma charakter. Zresztą zeszły sezon, kiedy było naprawdę nieciekawie w Legii, to był obok Wieteski chyba człowiek, który najczęściej wychodził i po jakimś czasie już nawet nie wiedział, co ma powiedzieć, ale przynajmniej wychodził tak, żeby się pokazać kibicom, że no nie ucieka od odpowiedzialności. Jeśli chodzi o obecną Legię, to wszystko fajnie się zaczęło, bo jest okres, gdzie jest zdecydowanie lepiej niż był. Dla mnie to właśnie osobowości wyraźnie widać w tych momentach, kiedy nie idzie. I one wtedy jakoś tak, nie wiem, swoją psychologią czy swoim działaniem wpływają, że z tego kryzysu się wychodzi. Na razie w Legii wszystko wygląda przynajmniej przyzwoicie. A wydaje mi się, że no, patrząc na transfery, nawet ten ostatni Carlitosa, mamy Josue, który jest naprawdę dużą osobowością, mamy Jędrzejczyka. Wydaje mi się, że Bartek Kapustka to też jest osoba, która nie rwie się na pierwszy plan, jeśli chodzi o gadkę, o tłumaczenie czy o opowiadanie, ale jeśli chodzi o boisko, no to będzie też jedna z osobowości Legii. Więc wydaje mi się, że są na dobrej drodze, żeby wszystko znowu w Legii funkcjonowało. Polski Związek Piłki Nożnej wypuścił kursy, znaczy będzie organizował kursy dla dyrektorów sportowych. Ty się w ogóle interesowałeś tym tematem, patrzyłeś, jaki tam jest program, czy niekoniecznie? Bo zastanawiam się, na ile osoby spoza piłki, powiedzmy, które nigdy w piłkę nie grały, na jakimś wyższym poziomie, nie wiedzą za bardzo, jak wygląda szatnia, jakimi jakby prawami kieruje się drużyna, czy takie osoby spoza tego środowiska, powiedzmy, nie wiem, robią kurs piłkarski, robią kurs dyrektora sportowego i tym dyrektorem mogą zostać? Ja nie wiem, dla mnie, jeśli chodzi o obecny futbol, czy funkcjonowanie futbolu, coraz więcej ludzi właśnie z korporacji przychodzi do futbolu. Ja nie wiem, czy to też nie jest pewnego rodzaju bariera, no bo społeczność piłkarska jest zupełnie inna niż społeczność biznesowa. Osoby, które zrobiły sukces, czy doszły do jakiegoś sukcesu w biznesie, moim zdaniem muszą się podpierać ludźmi, którzy wywodzą się z futbolu. Ja też, jeśli chodzi o trenerów czy o dyrektorów sportowych. No z ulicy przychodzi człowiek, który wymarzył sobie być trenerem. No, nawet statystycznie, jakbyśmy to wzięli, to zdecydowanie więcej trenerów jest tych, którzy z futbolem coś wspólnego wcześniej mieli, niż ci, którzy po prostu sobie wmówili, że oni będą trenerami. Podejrzewam, że analogicznie rzecz będzie miała się z dyrektorami sportowymi. Dyrektor sportowy to nie jest człowiek, który musi być wykształcony po fakultetach, musi mieć w jednym palcu wszystko związane z prawem, z komputerami. On musi umieć zbudować drużynę. Resztę tak naprawdę struktura w klubie jest taka, że tych departamentów, jeśli chodzi o funkcjonowanie, jest dużo. Jest prawny, jest marketingowy, jest ten dział księgowy, który robi wszystkie rzeczy. No, dyrektor sportowy to też nie jest człowiek, w którego trzeba napakować 5 etatów, a zapłacić mu tylko za jeden. Kto wymyślił ciebie w mediach? Bo ja pamiętam ciebie, początki to chyba kanał sportowy, ten program, który prowadziliście razem z Łukaszem Trauką i z Kubą Wawrzyniakiem, ale ktoś musiał do ciebie zadzwonić i musiał ci taką jakąś propozycję złożyć, że widział, że masz taki dryg do tego, żeby usiąść przed kamerą czy przed mikrofonem i opowiadać o piłce nożnej. Kto to był? W zasadzie jedna osoba
I chyba ten czas, który nazywamy pandemią, bo to był taki moment, gdzie ten sport troszkę zamarł, ruszył troszkę ten trend, jeśli chodzi o, nie wiem, kanały YouTube'owe, czy o transmisje, wszystko związane z internetem. I ja sobie przypominam, Krzysztof Stanowski zadzwonił z takim zapytaniem i z takim pomysłem. Akurat i z Kubą Wawrzyniakiem, i z Łukaszem Trałką znamy się, co na pewno było też bardzo pozytywne, bardzo się lubimy. No i żeśmy doszli do wniosku, że a spróbujmy, no przecież tak naprawdę dużo nie ryzykujemy. I to były chyba początki tego, żebym ja gdzieś tam na dłuższy okres pobawił się w media. A to takie pierwsze próby, które mieliście w kanale sportowym, tam wiem, że mocno też był to zaangażowany Tomek Smokowski, ty od razu poczułeś, złapałeś takiego bakcyla, czy myślałeś sobie na początku, nie, kurde, to jednak nie będzie dla mnie? Ja miałem problem, bo pamiętam, jeśli chodzi o ten program, nas było trzech i trzeba było wybrać prowadzącego. Ja nie chciałem, broń Boże. Ja jeśli chodzi o takie rzeczy, troszkę nie wiem, ani nie czułem w sobie takiej pewności siebie, czy jakiegoś takiego talentu do tego. I kiedy były próby i każdy z nas miał robić zapowiedź tego programu, nie wiem, chyba najbardziej naturalnie wyszedł Łukasz Trałka, że to był też program do kanału YouTube'owego, bo tam troszkę inaczej się prowadzi audycję. No ale potem nawet wasz program był przecież na TVP Sporcie, to już jest gruba sprawa. Tylko wiesz co, po trzech, czterech, pięciu programach, nie wiem, jakoś przychodzi taki moment, że już pozbywasz się tego strachu, bo tak naprawdę ten twoje obawy, twój lęk to jest coś, co sobie sam wkładasz do głowy. I tak naprawdę kiedy mi czy Tomek Smokowski, czy Mateusz Borek, czy Krzysiek Stanowski mówi, bądź sobą, po prostu nie denerwuj się. No, za pierwszym razem, przy pierwszym programie ja tego nie rozumiałem. Dzisiaj jak najbardziej się z tym zgadzam i ty sam nie możesz siebie, nie wiem, ani denerwować, ani wkładać sobie do głowy pewnych obaw, bo tak naprawdę to ten program jest jakby pokazaniem też części siebie. To ty mówisz w tym programie, nie zawsze z tobą się będą zgadzać, ale to w programie ty przedstawiasz futbol swoimi oczami. Michał, zastanawiam się, na ile masz grubą skórę. Wiadomo, co wydarzyło się, no już ile to będzie, pewnie z półtora roku temu? Może pewnie ty, chodzi oczywiście o ten wypadek, który spowodowałeś pod wpływem alkoholu. Miałeś taką sytuację w Warszawie. I zastanawiam się, właśnie dzisiaj przed rozmową zastanawiałem się, jak ten temat ugryźć. I wiesz co, takie pytanie przyszło mi do głowy. Kiedy ty, bo to, że zrobiłeś źle, od tego, że tego bardzo żałowałeś, to wiem, bo rozmawiałem z tobą, powiedzmy, na stopie prywatnej. A powiedz, kiedy ty tak naprawdę sam sobie przebaczyłeś, że sam doszedłeś do wniosku, że zrobiłeś bardzo duży błąd i kiedy ty samym sobą doszedłeś już do takiego wniosku, że okej, to było... minęło, musisz zapłacić za to karę, ale już jakby odcinasz się od tego i starasz się po prostu żyć normalnie, bo to pewnie wiesz, telefony się urywały, artykuły praktycznie na każdym portalu, to musiało być ciężkie, ciężkie przeżycie. No to jest taka sytuacja, w której nie umiesz sobie przebaczyć. To jest sytuacja, gdzie chyba przebaczenie przyjdzie do ciebie, ale kiedy zobaczysz, że to ludzie ci wybaczyli. Dopóki ludzie będą pewnie mi to wypominać, to nigdy sobie tego nie wybaczysz. Możesz o tym ewentualnie nie myśleć. Ja staram się teraz robić no, wszystko, by ludzie uwierzyli, że to była jednorazowa głupota pod wpływem alkoholu. I ja swoim zachowaniem chciałbym, nie wiem, pokazać ludziom, że bez względu na to, że dopuściłem się takiego haniebnego czynu, to jestem i tak osobą i myślącą, i świadomą. Całe szczęście, że całe to zajście nie zakończyło się nieszczęściem, nie wiem, osób trzecich, bo pewnie gdybym ja sobie coś zrobił, to no, mógłbym sobie powiedzieć, no sam sobie na to zapracowałeś. Natomiast po półtorej roku ja już dzisiaj widzę, że ja wiem, że tego nigdy więcej nie zrobię i może, nie wiem, tak jak powiedziałem, szczęście w nieszczęściu, że tam nikomu nic się nie stało. W życiu człowieka, czy tam faceta,
który troszkę, nie wiem, podbudowany jakimiś tam sukcesami czy takim życiem ponadprzeciętnym, traci nad sobą w pewnym momencie kontrolę i to jest taki może palec Boży, który troszkę pokiwał, żeby resztę życia zanurzyć się w te zasady, które obejmują tak jakby całe społeczeństwo. A czyja krytyka najbardziej cię zabolała? No bo jesteś blisko z bratem, jest żona. Miałeś taką sytuację, że naprawdę poczułeś się bardzo z tym źle, jak usłyszałeś od jakiejś takiej bliskiej osoby jakieś takie zdanie. No bo z drugiej strony w tej sytuacji też pewnie potrzebowałeś jakiegoś wsparcia, bo ktoś, kto cię dobrze zna, no to wie o tym, że tak jak powiedziałeś, to była jednorazowa sytuacja, bardzo głupia, całe szczęście, że nikomu się nic nie stało. No ale to były, tak jak już sam powiedziałeś przed chwilą, trudne, bardzo trudne chwile. Myślę, że żona, bo to żona akurat w tym przypadku była dla mnie najbardziej surowa i też czułem, że żonę tak jakby zawiodłem najbardziej. Jeśli chodzi o dzieci, no to wiadomo, że był okres, gdzie pewne rzeczy tam są wytykane i dzieci dostają tak troszkę rykoszetem. Nie zawsze głowa dziecka jest przygotowana na żarty czy na jakieś tam docinki, ale ogólnie kiedy pomyślałem sobie, jak o mnie myśleli ludzie i co ja teraz tym, którzy o nas czy o mnie myśleli pozytywnie, zafundowałem, to czujesz się taki trochę, jakbyś wracał z kasyna i przegrałeś wszystko. I weź to teraz idź i powiedz żonie, że nic nie mam. Tak jakby cię obdarli, nie wiem, z godności, z możliwości wytłumaczenia się albo z tego następnego meczu, którym mógłbyś coś naprawić. Dlatego mi osobiście ten wypadek na pewno w przyszłości pomoże i będzie taką rzeczą, że jak znowu zacznie w głowie świtać jakiś głupi pomysł, no to będzie taki znak. Michał, przestań myśleć o głupotach. Dobrze, myślę, że możemy tu zamknąć ten temat. Jak widzicie, Michał nie boi się trudnych pytań. Jest już teraz prawie ponad 100 osób na czacie, także jeżeli macie pytania do Michała, to podsyłajcie. Ja tutaj je będę wybierał. Jedno pytanie właśnie z Twittera do ciebie. Czy śledzisz klub tak naprawdę, z którego wystartowałeś za te szerokie wody, czyli Polonię Warszawa? Czy śledzisz i czy ten, żyjesz tym losami tego klubu i czy ten klub nadal jest ci bliski twemu sercu? Obserwuję. No, czy żyję losami, to pewnie za dużo powiedziane, natomiast obserwuję ten klub. Nawet jestem troszkę zadowolony, bo Polonia Warszawa pozyskała piłkarza, który był w zeszłym sezonie piłkarzem Motoru Lublin, Michała Fidziukiewicza. No i początek sezonu znowu Michał Fidziukiewicz strzela bramki. Więc to jest taki klub, który we mnie, nie wiem, rozbudził, dał szansę, pokazał, że to może być moja droga na resztę życia. Więc ja, jeśli chodzi o Polonię, ja ciągle pamiętam, skąd wyszedłem. Dlatego też za każdym razem, kiedy mogę zobaczyć, co tam się dzieje, no to zerkam. Zerkasz sobie na Polonię Warszawa. Polonia Warszawa coraz bliżej już tego szczebla, tak naprawdę tych najwyższych, bo teraz jest druga liga, więc coraz bliżej tego, żeby gdzieś tam być bardziej na tym poziomie już medialnym i to zainteresowanie pewnie byłoby większe. Zresztą to byłaby też fajna historia, gdyby Polonia wróciła do Ekstraklasy, bo takie miasto jak Warszawa zasługuje na to, żeby mieć dwa kluby w Ekstraklasie. Wracając do tej twojej pracy komentatora, pracy eksperta właśnie. Ty wolisz być komentatorem, siedzieć przed majkiem i opowiadać to, co się dzieje na boisku, czy wolisz być taką gadającą głową w studiu ekspertem, który wypowiada się przed czy w przerwie meczu? Ja kiedyś na samym początku bardzo broniłem się przed komentarzem. Jakoś tak nie czułem się pewny, troszkę się tego bałem. Po roku czasu ja polubiłem bardzo komentarz i wydaje mi się, że komentarz to jest taka właśnie opowieść moimi oczami i uszami tego, co ja widzę na boisku. Jeśli chodzi o program,
Oczywiście to zależy, jaki program, bo jeśli wchodzimy już w jakieś tam szczegóły związane z a dlaczego źle się dzieje w danym klubie, to już jest bardziej publicystyka i bardziej takie szukanie problemów niż mówienie o jakiejś tam typowej merytoryce. Także ja lubię analizować, nie wiem, spotkania, pokazywać ewentualnie, co dla mnie było w tym meczu istotne, co było zupełnie nieważne, a ktoś opowiada o tym, że to jest najważniejsza rzecz. Ale mój stosunek do komentowania w ciągu roku zmienił się naprawdę bardzo. I dla mnie teraz komentarz to jest bardzo przyjemna sprawa. No i słuchajcie to w tym komentarzu, zwłaszcza jak łapiesz już taki ten luz i wtedy, kiedy mówisz coś już z takim uśmiechem na twarzy, to już wtedy wiadomo, że to jest prawdziwe. Tylko Marcin, teraz właśnie wrócę też troszkę do, łącząc właśnie wypowiedź odnośnie komentarza. Mhm. Że wypadek spowodował, że ja w tym komentarzu też do końca nie mogę być sobą. Bo ja też lubię czasami użyć jakiegoś żartu, jakiegoś porównania takiego niestandardowego. Natomiast właśnie to, jak na mnie patrzą ludzie, w pewnym momencie troszkę każe mi jeszcze uważać z taką odwagą w komentarzu. Ale pamiętasz, że jak spotkaliśmy się ostatnio w Krakowie, pytałem się ciebie, czy nie za bardzo odpiłeś wrotki na pożegnaniu Artura Boruca, bo właśnie te takie żarty pozwalałeś już sobie na sporo, moim zdaniem, ale właśnie wtedy powiedziałeś, że już powoli zaczynasz o tym zapominać, nie? Że chcesz być po prostu sobą i że chcesz łapać ten luz, no bo okej, coś się stało, już się to nie odstanie, karę ponosisz. Pamiętasz tą naszą rozmowę? Pamiętam. Natomiast wiesz co, pożegnanie Artura Boruca to było takie troszkę inne wydarzenie i mam wrażenie, że takie mecze to właśnie muszą być urozmaicone jakimiś opowieściami czy tam żartami, tak by troszkę przybliżyć postać bohatera. Natomiast te mecze ligowe, ja też jestem osobą, która jest raczej kojarzona z Warszawą i jeżeli ktoś będzie mógł mi wmówić stronniczość, to raczej będzie mówił, że ja jestem legionistą. Natomiast ja jestem za każdą drużyną w Ekstraklasie. Ja jestem za to, żeby każda drużyna robiła sukces, nieważne czy to jest rewelacyjna Stal Mielec, Wisła Płock, czy to jest Lech Poznań, który na dzień dzisiejszy ma swoje duże problemy. Jeśli drużyna gra dobrze i są tam zjawiska, o których ja mogę powiedzieć, to ja o tym będę mówił. Mhm. Jest już tutaj nas coraz więcej na tym czacie. Ja apeluję do Was, jeżeli podobała się Wam robota, którą robimy tutaj razem z Michałem, zostawcie łapkę w górę. Dla Was to jedno kliknięcie, a promocja tego materiału przez algorytm YouTube'a będzie się przebijała i żeby nas tu było coraz więcej, bo jeszcze kilka fajnych wątków mamy do poruszenia. Korzystamy, Michał, z tego, że internet działa, więc... Wiesz, ten upał to działa też na kable, więc to też jest czasami problem, jeśli chodzi o łączność, właśnie temperatura, a na zewnątrz jak w Grecji i to w sierpniu. Ja właśnie pamiętam 2 lata temu żona kłóciła się ze mną, że po co chcę zamontować klimatyzację w domu i właśnie dla takich chwil, więc ja jakby nie opuszczam miejsca zamieszkania, siedzę sobie w chłodnym pomieszczeniu, możemy sobie pogadać, ale spokojnie, musimy skończyć przed 18, bo przecież gra Raków, ale Michał, powiedz mi, ile ci zajęło, żeby przełączyć sobie w głowie skrytykowanie, nie wiem, czy są jeszcze jacyś koledzy, z którymi ty grałeś w jednej drużynie i później masz ich skrytykować? Nie, no są, jest przecież wielu takich nazwisk, ale wiesz, że... Artur Jędrzejczyk na przykład. No właśnie, ale nie wiem, no Michał Kucharczyk przecież, tak? Chyba też graliście gdzieś razem. No pewnie by można było sporo tych nazwisk poszukać, ale że musisz kogoś skrytykować, kogo znasz. I wiesz, i ty jesteś panem z telewizji i jesteś teraz troszkę po innej stronie barykady. Ale to wcale nie jest trudne, bo dla mnie konstrukcja krytyki to może być pewnego rodzaju nauka albo doświadczenie dla tego, o którym się mówi. A ja mam wrażenie, że niektórzy krytykują nie po to, żeby pokazać błędy czy słabą grę danego piłkarza, tylko żeby pokazać samego siebie, jak ja to ładnie stworzyłem. Bo co jest za różnica, kiedy ja komentowałem ostatnio mecz w Radomiu, Radomiak Lechia. I gdybym pewnie nie był piłkarzem, a był dziennikarzem, który jest nastawiony na to, żeby mnie słuchali, bo ja jestem śmieszny i kontrowersyjny, to ja z Mario Maloczy i z Michała Nalepy
to bym pewnie zrobił, nie wiem, pośmiewisko, kabaret. Ale dla mnie to są piłkarze, którzy w zeszłym sezonie, czy nie wiem, czy we wcześniejszych latach pokazali, że no ten mecz, który zagrali, to jest rzecz incydentalna, ona się zdarzyła. I nie należy teraz pakować głowy ani walić, nie wiem, epitetów z kosmosu, by ich jeszcze bardziej stłamsić, tylko po prostu pokazać, że zrobili takie błędy i przez to Lechia Gdańsk no, poniosła sromotną porażkę. A ty na boisku też byłeś takim wyrozumiałym kolegą, który tłumaczył, słuchaj, to zrobiłeś źle, to zachowałeś się źle, to trzeba poprawić, to musisz wyciągnąć wnioski, czy byłeś też w stanie złapać kogoś za habety w szatni, jak już ktoś naprawdę, pomimo temu, że kilka razy tłumaczyłeś, cały czas nie docierało do niego? Ja nie byłem osobą jakąś taką porywczą, że nie wiem, dochodziło do rękoczynów. Raczej chyba rozmową i tym pojmujesz, co on może i co robi. No bo jeśli widzisz, że jego potencjał no nie predysponuje go do tego, by on robił wielkie rzeczy, no to ciężko mieć do niego pretensje. No doceniasz to, że się stara. Większe pretensje masz, że na przykład trener ciągle go wystawia i on dalej nie widzi, że ten człowiek się nie nadaje. Natomiast jeśli chodzi o jednostki, no zawsze chyba rozmowa i taka, nie wiem, konstruktywna krytyka jest rzeczą, która może zrobić dobre rzeczy. Z drugiej strony, Marcin, ja też nie byłem artystą, ja też robiłem błędy i ja też od starszych nieraz po głowie dostawałem. Mhm. Ja może dlatego właśnie w taki sposób mówię o piłkarzach, bo to jest sposób, w którym ja zawsze chciałem, żeby mówili o mnie, kiedy ja zrobiłem błędy albo kiedy ja zagrałem dobry mecz. Ja się zawsze denerwowałem na osoby, które komentowały mecze, a o piłce nie mają zielonego pojęcia. Bo szczerze, o piłce połowa ludzi, którzy mówią, nie mają pojęcia, co to jest szatnia, co to jest wysiłek, co to jest poświęcenie. Bo oni nigdy tego nie zrobili. Albo są dziennikarzami dlatego, że startowali, żeby być piłkarzami i im nie wyszło. Ja mam w sobie, nie wiem, chyba tyle, nie wiem, czy empatii, szacunku, no, że ja nie potrafię powiedzieć, nie no, ten się nie nadaje w ogóle do ligi, nie chcę go więcej widzieć. Pytanie z czatu. Czy masz jeszcze kontakt z Rivaldo i czy macie jakieś, jak go wspominasz? Nie, jeśli chodzi o Rivaldo, ostatnio raz spotkaliśmy się w Chicago, akurat przy okazji takiego meczu Polska-Brazylia. Marek Citko strzelał piętą karnego? Tak jest, tak jest. Więc to był taki moment, gdzie znowu żeśmy sobie troszkę pogadali. Śmieszna sprawa, bo on w ogóle mnie pomylił z Marcinem i zaczął rozmawiać z Marcinem. Marcin też się wstydził przy pierwszym kontakcie z nim powiedzieć, że no 10 minut rozmawiasz ze mną, jakbym był Michałem, ale ja jestem Marcin. A no to jest człowiek zajęty, on teraz... Taki ale nawet jak jego syn przychodzi do Krakowi, to nie wykonał jakiegoś telefonu, jakiejś próby kontaktu, żeby coś porozmawiać o tym klubie? Nie, 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 nie. Poza tym, jeśli chodzi o Rivaldo, to on mówi no, tylko po portugalsku, więc by było też ciężko z nim się dogadać. Jak go wspominam, jako takiego mądrego, starszego kolegę. Mimo tego, że tam nas nie różniła jakaś wielka granica wieku, no to jeśli chodzi o doświadczenie piłkarskie, to można powiedzieć trochę dwa światy. I ja wcześniej, kiedy oglądałem jego w barwach, nie wiem, Barcelony, Milanu, kiedy słyszałem o nim, jak żyje, co robi, zastanawiałem się, jak będzie wyglądało to zderzenie z nim w jednej szatni, ale to był już człowiek i ułożony, i taki, który bardziej skoncentrowany był na rodzinie niż na mieście. A jeśli chodzi o piłkarskość, to mi się wydaje, że to jeden z najlepszych piłkarzy, z którymi kiedykolwiek grałem w drużynie. Ale jakiś wspólny wypad na miasto udało się zorganizować? Nie, on nie wychodził na miasto. On w zasadzie wtedy jeszcze mu się urodziły chyba bliźniaki, więc on trening, troszkę masażu do domu. No on też był osobą tam obleganą, więc on troszkę uciekał od ludzi. Ja z jednej strony to mu się nie dziwiłem, bo patrząc na to, z czym on tam musiał sobie radzić, jeśli chodzi o zainteresowanie greckich kibiców, no to czasami to była katorga. Kolejne pytanie z czatu.
Jak, Michał, jak wyglądało wprowadzanie młodych zawodników do klubów? Czy pomagałeś im, czy robiłeś im pod górkę? Ja rozwinę trochę to pytanie. Czy miałeś jakiegoś takiego swojego synka, kogoś takiego, którego rzeczywiście wziąłeś pod swoje skrzydła, bo widziałeś w nim talent, widziałeś w nim potencjał i gdzieś starałeś się, no może nie chronić, ale podpowiadać, dawać takie porady, żeby ten swój potencjał w 100% wykorzystał? Nie miałem nigdy swojego jakiegoś synka takiego, o którym mógłbym powiedzieć, że no to był chłopak, w którym coś zobaczyłem, tak jak na przykład Vuko zobaczył w Arielu Borysiuku. Ale jeśli chodzi o młodych piłkarzy, ja zawsze miałem z nimi dobry kontakt i ja byłem takim chyba starszym bratem. Pamiętam, czy w Anderlechcie, czy w Olympiakosie. To nawet kiedy żeśmy, nie wiem, po treningu zostawali, to ci młodzi piłkarze, oni ze mną lubi rozmawiać, bo ja, mimo tego, że byłem od nich trochę starszy, to chyba rozumiałem ich problemy, bo kiedy ja wchodziłem do drużyny, jeszcze właśnie w czasach młodzieńczych, właśnie w Polonii Warszawa, no to czasami musiałem się jeszcze tam borykać z takimi elementami piłkarskiej fali. No wtedy ten proces wchodzenia młodych piłkarzy był zupełnie inny niż teraz. Teraz w zasadzie to jest, a to tak porównuję, że ja byłem na poligonie wojskowym, a teraz no to jest taki trochę hotel all inclusive. Więc ja do wszystkich młodych miałem chyba taki koleżeński, pedagogiczny stosunek, nawet kiedy ta fala tych utalentowanych piłkarzy w Legii Warszawa wchodziła do pierwszej drużyny. Mówię tutaj o Rafał Wolski, Dominik Furman, Michał Żyro. Właśnie był Michał Kucharczyk, który już od jakiegoś czasu w tej Legii funkcjonował, Maciek Rybus. Ja mam wrażenie, że oni lubili się i śmiać ze mnie, i śmiać ze mną. Okej, ja tutaj oczywiście cały czas wszystkich zachęcam do tego, żeby zadawać pytania do Michała na czacie. Ja tutaj je będę na bieżąco czytał i przekazywał dalej. Michał, sporo powiedziałeś o tym, że denerwowali cię jako piłkarz, denerwowali cię komentatorzy, którzy nie za bardzo znają się na piłce, a zabierają głos. A wy jako piłkarze często rozmawialiście o tym, co się dzieje w mediach, o tym, co o was piszą, o tym, który co o was powiedział, napisał. Szatnia takimi rzeczami żyje? Zawsze rozmawiasz o tym, co ktoś napisał. No, wiadomo, o niektórych rzeczach można powiedzieć, przestań się tym przejmować, bo to jest tak naprawdę nieistotne. No, ktoś chciał zaistnieć, ale informacja w mediach to żyje jeden dzień. No, jak się pokaże i następnego dnia już jej nie ma. Natomiast ja jeszcze pamiętam, za moich czasów było kilku takich dziennikarzy bardzo złośliwych. I nie dlatego, że ktoś grał źle, on po prostu z urzędu się na kogoś uwziął. Pamiętam taką sytuację na reprezentacji. Jacek Zieliński miał problem z jednym z takich dość znanych dziennikarzy. My żeśmy wtedy wygrali ten pierwszy eliminacyjny mecz do Mistrzostw Świata w Korei. To był mecz Ukraina-Polska 3-1 i taka duża euforia, duża niespodzianka. Pamiętam, po meczu spotkaliśmy się na jakimś tam bankieciku, czy na jakimś takim wieczorku piłkarskim, gdzie pojawili się dziennikarze, i ten dziennikarz przyszedł, żeby przeprosić Jacka Zielińskiego. I ja nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego Jacek nie chce przyjąć tych przeprosin. Dzisiaj rozumiem dlaczego. Natomiast wtedy jeszcze byłem za szczeniak. Okej, czyli rozumiem bez nazwisk. No, zostawmy. Nazwiska nie są one dzisiaj najważniejsze. Ważne są pewne wzorce i postawy. A to z drugiej strony, a na przykład kogo miałeś takiego komentatora, dziennikarza, którego ceniłeś za swój warsztat, za komentarz i ty w ogóle jak oglądałeś mecze wcześniej, to z komentarzem, czy wyciszałeś głos i oglądałeś tylko sam obraz, bo wiem, że sporo piłkarzy tak właśnie robi. Nie, ja zawsze słucham komentarzy. Ja komentarza zawsze słucham i no czasami mogę się zgodzić, albo czasami mogę powiedzieć, no dany człowiek to mówi o tym, co ja widzę, a ja bym chciał usłyszeć coś takiego, czego no nie jestem w stanie, przynajmniej w tym pierwszym momencie
zobaczyć. Natomiast no ja tak, prawdę mówiąc, wychowany jestem troszkę na głosie Dariusza Szpakowskiego i bez względu na to, czy ludzie mają do niego pretensje, to dla mnie to zawsze jest głos, który kojarzy się z wydarzeniem piłkarskim. Mateusz Borek dla mnie jest osobą, która ma tą i dynamikę, i merytorykę, i pewne rzeczy, które pewnie kibic chciałby usłyszeć. Natomiast ja też lubiłem i zawsze z Ligą Francuską będzie mi się kojarzył Tomasz Smokowski. No i tych starych dziennikarzy. Pamiętam, kiedy jeszcze to były chyba dzielone na oddziały, nie? Śląsk, Andrzej Zydorowicz, Łódź, Michał Bunio, Poznań, Czesław Kaliszan. No to były takie nazwiska, które były przypisane do danych regionów Polski. A teraz z kim najlepiej ci się pracuje? Wiem, że to może trochę niezręczne, bo macie różne duety i w różnych składach pracujesz, no ale pewnie masz z kimś, z kim od razu zażarło, z kim złapaliście od razu wspólne flow u was w redakcji. No właśnie tak się zastanawiałem, czy to jest normalne, czy to jest takie zjawisko, które występuje tylko jeśli chodzi o moją osobę, że ja lubię komentować ludzi, z którymi ja mam dobry kontakt. I dzisiaj, jak miałbym powiedzieć, ja lubię komentować mecze z Adamem Marklińskim, z Bartoszem Gleniem i nie chcę, żeby to źle zabrzmiało albo jakoś dziwacznie, bo akurat jutro komentuję z nim mecz, Marcin Rosłoń. Bo to jest człowiek, który zna szatnie, zna boisko, zna oczywiście wszystkie aspekty dziennikarskie czy tam komentatorskie. Natomiast mam wrażenie, że on w ogóle tak nie stawia jakiejś tezy, do której zmusza, żeby się zgodzić. I mi na przykład no, z tych trzech wymienionych to jest czysta przyjemność, żeby z nimi skomentować nawet mecz, gdzie tak troszkę musisz go podrasować, bo na Morawie się nic nie dzieje. A jakie uwagi najczęściej od nich dostajesz? Na co oni ci na przykład zwracali uwagę w twoim warsztacie? Czego ci było najtrudniej się nauczyć, albo na co w ogóle wcześniej nie zwracałeś uwagi? Wiesz co, konstrukcja zdań, jeśli chodzi o komentarz. Że bezpieczna konstrukcja zdań to są dwa zdania, ewentualnie trzecie krótkie. W zależności też musisz obserwować, kiedy zaczynasz opowiadać jakąś anegdotę, bo kiedy sytuacja nagle na boisku wchodzi w szesnastkę, no to bez względu na to, czy cię szanuje prowadzący komentarz, czy nie, to on ci ją przerwie. A tak naprawdę to ty powinieneś mu zrobić już pauzę, żeby on wtedy głosem no, troszkę poniósł kibiców, bo sytuacja zbliża się do bramki. Jeśli chodzi, no czasami ja też sobie nie zdawałem sprawy, że na komentarz no, musisz być wypoczęty. Bo jak jedziesz, nie wiem, zmęczony albo zdenerwowany, to jednak już ta gonitwa myśli i dobór słów jest zdecydowanie inny niż kiedy jesteś wyluzowany i pragniesz ten mecz skomentować. To są też takie rzeczy, które poznaję. Inaczej się wyrzuca słowa, nie? Że czasem właśnie jak jest zmęczona ta głowa, taki nie jest człowiek do końca skoncentrowany, to bardzo prosto o takie babole językowe. No są. Też na przykład mi mówią, jak pewne rzeczy można ukryć w komentarzu. Natomiast no, to są takie rzeczy techniczne, których pewnie będę się jeszcze x czasu uczył. Okay. Pytanie z czata, z czatu właśnie. Z czatu czy z czata? Z czatu. Pytanie z czatu, powiedz najważniejsze zwycięstwo i najważniejsza, najboleśniejsza porażka, jeżeli chodzi o twoją karierę piłkarską. Ja mam dwa takie mecze, które są dla mnie ważne. Zwycięstwo z Norwegią i awans do Mistrzostw Świata w Korei. 3-0. Mecz w Chorzowie i nawet bramka mojego brata, więc to też tak dodawało to jeszcze bardziej smaku. Joker w talii Engela, nie? Zawsze Marcin wchodził z ławki i często tam właśnie z tej ławki jeszcze potrafił ukłuć. Tak. I mecz z Belgią. 2-0 też na tym stadionie, na stadionie śląskim i awans do Mistrzostw Europy. Jeśli chodzi o porażki, ciężko mi wybrać jakiś konkretny mecz, bo no każda duża impreza, na którą żeśmy jechali, ona się kończyła w zasadzie w ten sam sposób, po tym samym scenariuszu, więc te trzy imprezy, no dla mnie to są duże porażki. Gdybym miał wybrać
dwa mecze, to bym chyba wybrał mecz z Niemcami na Mistrzostwach Świata w 2006 roku w Niemczech. Ten przegrany w doliczonym czasie gry. No i ten haniebny mecz w Belfaście, gdzie oprócz porażki, słabej gry, no to ja jeszcze dorzuciłem kolejnego gorącego ziemniaka, gdzie jeszcze ubrudziłem swojego największego przyjaciela, bramkarza. Uwikłałem go w taką sytuację, w której pewnie nigdy nie chciałby funkcjonować. Teraz takie właśnie zaczytałem się, bo dosyć długie pytanie z czatu do ciebie, że ty uważasz, że im jesteście starsi z Marcinem, to zaczynacie się coraz bardziej różnić, jeżeli chodzi o wygląd. Już teraz chyba trudniej was pomylić jednego z drugim, czy jak ty uważasz? Wydaje mi się, że jest coraz większa różnica, jeśli chodzi o, nie wiem, o twarz. No już nie mówię przez jakiś czas, to też jeśli chodzi o wagę, była różnica. Natomiast już teraz chyba nie wiem, czy linie, czy te rysy, które mamy na twarzy, one już pozwalają rzadziej się mylić. Zdecydowanie bardziej podobni do siebie byliśmy w wieku, nie wiem, 20 paru lat niż teraz. A dogryzacie sobie z Marcinem, kto jest lepszy w tym, co robicie? No bo teraz jesteście komentatorami panami z telewizji. Ja na razie to się w ogóle nie porównuję do brata, bo w zasadzie dla mnie to jest taka przygoda, nie wiem, roczna, półtora roczna. Marcin komentuje już chyba, nie wiem, 7 czy 8 lat, więc jeśli chodzi o doświadczenie, o liczbę meczów skomentowanych, no to tak troszkę jest jak moja liczba w reprezentacji, meczów w reprezentacji do liczby meczów w reprezentacji mojego brata. Więc on dla mnie jest i zawsze był pewnego rodzaju wyrocznią. On jest osobą, która też mówi mi o pewnych rzeczach, to było dobre, ale tutaj na przykład mógłbyś coś poprawić. I jeśli chodzi o, nie wiem, o komentarz, to mam wrażenie, że on jest dla mnie takim odnośnikiem i drogowskazem niż na odwrót. Pytanie od Joli z Twittera. Kogo uważasz za najbardziej irytującego piłkarza w Ekstraklasie? I od razu drugie pytanie, kto jest najsympatyczniejszy teraz, więc takie... Jeśli chodzi o irytujących piłkarzy, to miałem dwóch takich. Tylko dziwna sprawa, bo na boisku bardzo mi irytowali, natomiast jeśli chodzi o piłkarskość, wydaje mi się, że w sobie mają dużo i ja lubię te osoby. Pierwszą osobą to był Filip Mladenowicz. Człowiek, który zawsze ma coś do powiedzenia sędziemu. Gdybym ja był trenerem w tej drużynie, powiedziałbym za każdym razem, jak zobaczę, że dyskutujesz z sędzią, to płacisz 1000 euro. I ja cię w ciągu tygodnia odzwyczaję w ogóle dyskusji z sędzią. Machania łapami. Natomiast no, kiedy patrzysz, jak on, może ten zeszły sezon akurat był taki, że mnie troszkę irytował, bo ta jakość spadła. Natomiast no, jak patrzę, jak on piłkę dorzuca, no, to czasami się zastanawiam, że no, ten człowiek to powinien grać zdecydowanie w lepszej drużynie i w lepszej lidze. Podobny jest Erik Janża. Też pamiętam, że miał taki sezon, gdzie jak nie dograł, zawsze spadło na głowę Angulo. Od jakiegoś czasu mam wrażenie, że zaczął więcej dyskutować i więcej machać łapami, a to jest piłkarz, w którym naprawdę jest dużo jakości. Ostatnio też widzieliśmy faul Sasza Balić z Korony Kielce. Ja kiedy pracowałem w Zagłębiu Lubin, ja byłem dyrektorem sportowym drużyny, w której on grał. I też, kiedy rozmawiam, mówię: Sasza, to nie jest normalne, że ty masz w każdym sezonie 10, 12 czy 14 żółtych kartek. Człowieku, 14 żółtych kartek to ja w całej karierze nie miałem. A grałem troszkę więcej meczów i troszkę większe, troszkę bardziej poważniejsze mecze niż ty. Mówię, jak sobie zobaczysz, ile ty dostajesz za gadkę z sędziami, to jest 6-7 kartek. No to wiesz co, jakbyś nie dostał z 4 pensji w roku, to też mam wrażenie, żebyś się szybciutko nauczył kultury. Ja nie wiem, powiedziałem o 3 lewych obrońcach, o 3 piłkarzach lewonożnych i o 3, którzy pochodzą z Bałkanów.
I tak się zastanawiam, czy ten bałkański temperament to jest coś takiego, czego no człowiek nie jest w stanie okiełznąć, z czym trzeba się bardziej pogodzić i troszkę to ochłodzić, czy po prostu, nie wiem, no zmiażdżyć młotem. A wiesz co, ja mam kolejne nazwisko, Nikola Mijajlowicz. Pewnie kojarzysz jeszcze z czasów wiślackich, czy nie oglądałeś tych wtedy polskich ekstraklasy? Ja go poznałem osobiście, natomiast ja akurat wtedy, kiedy on grał w Wiśle, no to ja grałem za granicą, więc takiego kontaktu żeśmy ze sobą ani osobistego, ani kontaktu z jego meczami też takich nie miałem. Piotr Pałka pyta na czacie, czy denerwują cię takie programy jak na Weszło Liga Minus, gdzie tutaj cytat gówniarza siadają i właśnie naśmiewają się z polskiej ekstraklasy. Nie wiem, czy w ogóle miałeś kiedyś okazję oglądać ten program. Ja nie lubię takich programów też i ja nie oglądam tego programu. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że są też ludzie, którzy by chcieli popatrzeć na naszą ekstraklasę, no może od tej strony. I no właśnie ja bym chciał kilka razy takich dziennikarzy wziąć na trening, czy tam na obóz piłkarski, troszkę ich przeczołgać, tak żeby zrozumieli, z kogo się śmieją i żeby gdzieś troszkę zobaczyli, gdzie oni są. Bo pośmiać się z kogoś jest łatwo. Tylko ja w komentarzu też, jeśli mam mówić o Robercie Lewandowskim, no to głupio trochę dawać mu rady. Chociaż ktoś może powiedzieć, no jesteś troszkę starszy i co byś ewentualnie na jego miejscu zrobił. To nie jest rzecz, w której ja się czuję łatwo, bo szczerze na tym poziomie, na którym był Robert Lewandowski, ja nigdy nie byłem. I ja nie wiem, jakbym się zachował. To trochę taka gadka jak ojciec, który jest przy porodzie swojego syna razem, kiedy żona mu rodzi dziecko, przeżywa z nią, nie wiem, 3-4 godziny, widzi, co się dzieje, widzi, jak cierpi żona, ale po porodzie on dalej nie wie, co to jest poród, bo on nigdy dziecka u niej urodził. Więc on nie ma prawa dawać rad kobietom, co mają robić. Na tej zasadzie. Ja może jestem troszkę staroświecki, może jestem osobą troszkę zafiksowaną, ale no ja niektórym dziennikarzom no to bym kazał poklęczyć na grochu. Michał, będziemy powoli kończyć, bo tak jak się umawialiśmy, jest mecz Rakowa. Troszkę tutaj mieliśmy pośliskuste problemy techniczne, ale na koniec chciałem cię zapytać, co ty chciałbyś robić w przyszłości dalej? W jakąś swoją taką umiejętność rozwijać i widzisz się właśnie jako komentatora, jako eksperta, powiedzmy, nie wiem, za 10 lat, jak się kiedyś spotkamy, pogadamy i że będziesz to cały czas robił? To dla mnie nie jest rzecz, w której ja muszę odnieść sukces albo muszę się z kimś ścigać albo gdzieś tam rosnąć na tej drabince czy w tej hierarchii. Ja bym chciał, żeby każda praca, którą ja robię, którą wykonuję, tak jak na przykład teraz, czy komentowanie meczów, czy udział w programach o tematyce stricto piłkarskiej, żeby mi dawało przyjemność, bo ja już chyba jestem w takim wieku i dojrzałem na tyle, że jak mi się coś nie podoba, to ja po prostu to mówię. I tak jak, nie wiem, czy rezygnacja z pracy w Zagłębiu Lubin, czy rezygnacja z pracy w Motorze Lublin, no po prostu powiedziałem, to nie ma sensu i się żegnam. Ja bym chciał... Mój syn gra w piłkę. Ja bym chciał, żeby on był piłkarzem i chciałbym latać sobie po Europie i oglądać jego mecze. Ja bym chciał, żeby on mi stworzył coś takiego, co ja stworzyłem swojemu tacie. Nie wiem, co to jest. Jaka pozycja? No, on jest rozgrywający. Taka dziesiątka, ósemka. Natomiast, nie wiem, może to są takie trochę marzenia taty, który chciałby przedłużyć swoją karierę właśnie kosztem syna. Natomiast no, widzę, że mój syn w piłkę też lubi grać i gdzieś tam w głowie mu kiełkuje, żeby być piłkarzem. Czy to wyjdzie, czy nie. No, tak sobie wyobrażam swoją przyszłość, a jaka będzie ta prawdziwa przyszłość, to poczekajmy kilka lat. To słuchaj, w takim razie tego ci życzę, żebyś na tej... Może nie emerytura? Emerytura to takie słowo, które mi się źle kojarzy, ale powiedzmy... Na to... A dlaczego? Nie bójmy się takich słów. No. Tak? Tak, okay. Pierwsze okay. Pytanie odnośnie wypadku zadejmować. No akurat ty nie musisz się niczego bać, bo ty możesz zadać pytanie, ja się mogę obawiać, czy od razu mnie nie hukniesz za mocno. Natomiast w tej kwestii... Ale nie, wiesz, ja ogólnie nie... Ty musisz stanąć i odpowiedzieć. No. Okej, okay, wiesz co, ja po prostu to słowo emerytura, tak jakoś mi się źle kojarzy, nie pasuje mi w ogóle
do takich ludzi, wiesz, ambitnych, naładowanych, takich, których chcą coś robić w życiu fajnego, ale życzę ci w takim razie, żebyś na tej emeryturze swojej mógł latać po świecie za swoim synem i żeby on zrobił karierę taką, żebyście sobie potem przy, nie wiem, przy stole świątecznym mogli dogryzać, kto był lepszy, tata czy syn. Dziękuję ci bardzo za to, że byłeś z nami. Tutaj docencie też rozmowę z Michałem. Nie bał się ciężkich tematów. Zostawcie łapkę w górę. To był kolejny odcinek programu Oko w Oko. Michał, dzięki jeszcze raz ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.